Witamy wszystkich bardzo serdecznie. O, ktoś jest. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na sesji informacyjnej o statusie osoby osiedlonej. Ta sesja informacyjna dzisiejsza jest organizowana przez organizację Settled, którą ja tutaj reprezentuję razem z Małgosią, Agnieszką i Ewą. I organizujemy tę sesję razem z organizacją Merseyside Polonia. Mam także Pawła z Citizen Rights Project ze Szkocji, który również jest z organizacji, która zajmuje się bardzo podobną tematyką. Mianowicie pomagamy osobom, które składają status osoby osiedlonej. Mamy akredytację, jesteśmy akredytowanymi advisorami, także jak najbardziej mamy po prostu akredytację, aby tą pomoc udzielać. Więc dzisiejsza sesja, mamy część prezentacyjną, która zajmie około 40 minut i potem będzie resztę czasu, tak mniej więcej do godziny 8 będziemy mieli czas, aby zadawać pytania. I ta sesja nasza, ta część prezentacyjna będzie nagrywana, już chyba Paweł zaczął, także potem po prostu to nagrywanie wyłączymy i będzie można zadawać pytania. Jeszcze tylko przypomnę, jak będziemy, po prostu jakbyście mieli jakieś pytania w czasie sesji prezentacyjnej, jak najbardziej można je pisać w czacie i potem na nie odpowiemy pod koniec sesji prezentacyjnej. Lub jeśli chcecie po prostu to pytanie zapytać, jak najbardziej potem możecie to zrobić. Na razie na tą część prezentacyjną prosilibyśmy, aby wszyscy mieli wyłączony mikrofon, żeby to w miarę jakoś nam poszło. Także co dzisiaj w tej sesji prezentacyjnej o czym będziemy mówić, mianowicie co to jest Brexit, jaki będzie miał wpływ na nasze życie tutaj w Wielkiej Brytanii, co musimy zrobić, aby te prawa, które mieliśmy wcześniej, aby je utrzymać, jak wygląda cały proces rejestracji, otrzymania tego statusu osoby osiedlonej, gdzie możemy uzyskać pomoc, jak będzie wyglądało prawo wyłączenia rodzin od przyszłego roku i jak po prostu możliwość podróżowania, jakie dokumenty będziemy potrzebować i gdzie uzyskać pomoc. Mamy dwa razy, bo udzielamy bardzo dużo pomocy. Więc tutaj ja oddam głos dziewczynom. Gosia, zaczynaj, proszę. Cześć, nazywam się Małgorzata Munz. Będę mówiła na temat tego, takiej aplikacji ogólnej, czym jest Brexit, a mianowicie jest to popularna po prostu nazwa procesu całego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czyli dotychczasowe umowy obowiązujące między Wielką Brytanią i Unią Europejską ulegną zmianie. To również dotyczy prawa obywateli krajów Unii Europejskiej do pracowania, poszukiwania tutaj w Anglii pracy. Jeśli chodzi o co to znaczy dokładnie dla nas, tak? Czyli do 31 grudnia tego roku tak naprawdę nie odczuwamy tego, co się dzieje. Natomiast jeżeli dalej chcemy zostać w Wielkiej Brytanii, musimy pamiętać, że zmieni nam się status osiedleńczy i musimy o niego aplikować do 30 czerwca 2021 roku. W ramach tego statusu otrzymamy, to jest tak zwany nowy status imigracyjny, tak? Mamy go pełny, czyli status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Składanie wniosków ogólnie jest dosyć sprawne w systemie elektronicznym, co też ważne jest to bezpłatne.
co daje nam ten nowy status imigracyjny. Mamy możliwość legalnej pracy, mamy możliwość korzystania dalej z opieki medycznej NHS-u, mamy dostęp do naszych emerytur i zasiłków bez zmian. Oczywiście dokładne prawa tego będą zależały od tego, jaki ten status otrzymamy, czy pełny, czy tylko tymczasowy. Należy pamiętać, że jeżeli nie złożymy tej aplikacji na czas, może to się wiązać z tym, że po prostu utracimy te prawa i będziemy w Anglii nielegalnie. Kto powinien składać, ubiegać się o ten status? Tak naprawdę wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy nie mają obywatelstwa brytyjskiego bądź irlandzkiego. Dodatkowo osoby, które mają dokumenty rezydenta, mają tak zwaną permit residence, bądź osoby, które się zarejestrowały pod worker registration scheme. Również dzieci, które były urodzone w Anglii, aczkolwiek nie otrzymały brytyjskiego paszportu, oraz członkowie rodzin, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej. Są dwa statusy. Jeden to jest pełny status osoby osiedlonej, tak zwany settled status. I to otrzymuje to osoba, która mieszkała bądź mieszka w Anglii w ciągu 5 lat bądź więcej. Natomiast tymczasowy status osoby osiedlonej otrzymują osoby, które nie mają tego 5-letniego ciągłego pobytu w momencie składania wniosku. Natomiast po upływie tych 5 lat będą mogli nadal aplikować o to, żeby otrzymać status osoby osiedlonej, ten pełny. Co potrzebujemy do składania wniosku? Jest to paszport, u nas jest najczęściej biometryczny paszport lub dowód osobisty, przy czym te najnowsze dowody mają tylko biometrykę. Dodatkowo musimy mieć dostęp do e-maila, powinniśmy posiadać numer telefonu i również ten telefon, najlepiej smartfon, żeby móc ściągnąć aplikację, żeby później się móc na to zalogować. Pomocny, aczkolwiek nieobowiązkowy, jest tak zwany National Insurance Number, czyli tak zwany numer ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast nie jest on obowiązkowy. Co jeszcze nam potrzeba? Na telefonie będziemy musieli ściągnąć aplikację, która się nazywa EU Exit ID Document Check. Jeżeli będziemy składali wniosek dla dzieci, które mają mniej niż 21 lat, będziemy musieli również załączyć na przykład akt urodzenia, żeby potwierdzić pokrewieństwo z tą osobą. Jeśli nie mamy tego National Insurance Number, będziemy musieli załączyć dodatkowe dokumenty potwierdzające pobyt nasz w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o dokumenty, to najlepiej załączać takie, które są na dłuższy czas okres, czyli council tax, umowa woda, gaz, wszystkie rachunki tego typu. Może być również wykorzystana umowa o mieszkanie, potwierdzenie spłat kredytu, wyciągi z banku, umowa o pracę, również payslipy, dla dzieci również listy z koledżu, szkoły czy uniwersytetu. Również możemy podpierać się listami od lekarza rodzinnego czy ze szpitala lub przychodni. Jeżeli prowadzisz samochód, również DVLA, tam się rejestrujesz ze swoim adresem, więc to też może ci pomóc. Tak naprawdę to są najlepsze dokumenty do wykorzystania przy tej aplikacji.
Od czego zacząć? Musimy najpierw potwierdzić swoją tożsamość, czyli musimy zeskanować swój dokument na aplikacji i zrobić zdjęcie za pomocą aplikacji telefonu. O czym trzeba pamiętać? Aplikacja jest dostępna tylko w języku angielskim. Należy się do niej zalogować. Ten link do aplikacji albo będziemy mieli jako apkę na telefonie, albo zostanie to nam przesłane na e-mail, tak żebyśmy mogli wejść na swoje konto, bądź na stronie rządowej można się tam zalogować. Należy po kolei odpowiadać na pytania. Będzie pytanie na przykład po pierwsze, jaki dokument używasz przy tej aplikacji? I wtedy zaznaczasz, czy to będzie paszport, czy nasz dowód osobisty, czy biometryczna karta rezydenta. W przypadku, jeżeli nie mamy tego numeru National Insurance Number, będziemy mogli dołączyć do aplikacji dalsze dokumenty. Nie będziemy musieli ich nawet pocztą wysyłać, można po prostu zrobić zdjęcie czy skan takiego dokumentu i po prostu dołączyć do tej aplikacji. Jeżeli jesteśmy osobami powyżej 18 roku życia, będziemy musieli zadeklarować swoje wyroki skazujące, które widnieją w rejestrze w Wielkiej Brytanii, jak również w Polsce czy w innych, po prostu za granicą. Należy pamiętać, że bazy danych w Wielkiej Brytanii będą sprawdzane, ale nie wszystkie wyroki skazujące trzeba podawać, więc warto naprawdę skorzystać z pomocy prawnej, zasięgnąć języka, ponieważ może nam to naprawdę, naprawdę dużo wyjaśnić. Jeśli chodzi o podróżowanie, to w chwili obecnej nic nie musimy przedstawiać i tak będzie również między styczniem 2021 i czerwcem 2021. Czyli na podstawie paszportu bądź naszego dowodu osobistego będziemy mogli spokojnie przyjechać. Przy czym należy pamiętać, jeśli chodzi o dowód osobisty, one będą ważne, ale tylko do 2025. Także należy o tym naprawdę później, szczególnie jeżeli wykorzystujemy ten dokument do naszej aplikacji, musimy mieć to na uwadze. Od października 2021 roku do podróżowania będziemy musieli mieć paszport i będzie sprawdzany nasz status osiedleńczy na granicy. Jeżeli o ten status aplikowałeś używając dowodu osobistego, również będziesz mógł go użyć, ale pamiętaj, tak jak wspomniałam wcześniej, do 2025 roku. Jeśli chodzi o status osoby osiedlonej, można przebywać poza Wielką Brytanią do lat 5. Jeżeli masz z kolei status osoby osiedlonej tymczasowy, żeby dalej starać się o status pełny, nie możemy opuścić Wielkiej Brytanii na ponad 6 miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie. Jeżeli zdarzy nam się, że mamy dłuższą przerwę do 12 miesięcy, ona jest dopuszczalna, aczkolwiek należy najlepiej zasięgnąć porady prawnej i przede wszystkim mieć ważny powód, dlaczego tak się stało. Jeśli chodzi o członków krajów będących rodziną obywateli Unii Europejskiej,
Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić, czy musimy mieć wizę, by przebywać w Wielkiej Brytanii. Można to sprawdzić na stronie rządowej Visas Immigration. Jeśli chodzi o podróżowanie do końca 2020 roku, musisz mieć wizę. Jeśli musisz mieć wizę, upewnij się, że masz również takie dokumenty jak paszport, który jest ważny przynajmniej 6 miesięcy, plus dokument potwierdzający twój status emigracyjny w UK, czyli jest to karta pobytu członka rodziny, obywatela Unii lub karta pobytu z tymczasowym statusem już osoby osiedlonej lub karta pobytu ze statusem osoby osiedlonej lub zezwolenie na pobyt na czas określony lub na czas nieokreślony. Okej, to teraz ja troszkę przybliżę nam tematykę aplikacji dla dzieci i młodzieży poniżej 21 roku życia i jeszcze inne zagadnienia dotyczące, kiedy szukać dalszej pomocy albo co się dzieje po złożeniu aplikacji. Okej, więc tak, warto na wstępie zaznaczyć, że każde dziecko, które nie jest obywatelem brytyjskim, musi mieć swoją aplikację o status, czyli nieważne, czy rodzice mają przyznany status, czy nie, dzieci muszą mieć swoje osobne aplikacje. I w nawiązaniu do tego, co mówiła Małgosia, aplikacje dla dzieci nie będą miały pytania o National Insurance Number, jeśli dzieci mają mniej niż 16 lat i też nie będzie pytania o karalność dla dzieci poniżej 18 roku życia. I warto połączyć aplikację z tego względu, że dzieci dostaną taki sam status jak rodzic czy sponsor, który będzie wymieniony w aplikacji i to jest szczególnie korzystne, jeśli na przykład rodzic jest już w Wielkiej Brytanii powyżej 5 lat, a dziecko jest w Wielkiej Brytanii mniej niż 5 lat. Mogę następny slajd? Tak, oczywiście. Dziękuję. Tak, żeby połączyć aplikację, rodzic czy opiekun prawny musi złożyć swoją aplikację najpierw i uzyskać 16-cyfrowy numer, Unique Application Number. Dopiero wtedy będzie można połączyć aplikację z aplikacji dziecka. W aplikacji jest część zatytułowana Application Type, kiedy już się ją wypełnia na stronie internetowej i tam jest pytanie dotyczące łączenia aplikacji i są dwie opcje do wyboru, gdzie można aplikować używając swojej własnej rezydentury lub można aplikować używając rezydentury rodzica. I w tej części właśnie można dokonać wyboru, czy aplikacje będą łączone, czy nie. I do tego będzie potrzebny właśnie ten 16-cyfrowy numer aplikacji rodzica i imię i nazwisko. Wystarczy tylko jeden rodzic na aplikacji, żeby połączyć aplikację. Właściwie nie ma miejsca na to, żeby połączyć oboje rodziców, czy coś takiego. Natomiast jeśli aplikacje nie będą łączone, dziecko będzie musiało udowodnić swój pobyt w Zjednoczonym Królestwie na podstawie dokumentów, które też Gosia wcześniej wymieniła, na przykład list ze szkoły czy list od lekarza. I też warto zaznaczyć, że jeśli dziecko jest nieletnie, trzeba podać dane rodzica lub opiekuna, więc nie można złożyć aplikacji dla dziecka samego, do samej osobno. I następny slajd. Okej, i dokumenty, które są potrzebne do złożenia łączonych aplikacji i niełączonych aplikacji, to oczywiście jest paszport lub dowód osobisty biometryczny i też, tak jak wcześniej było wspomniane, do łączenia aplikacji potrzebujemy dokument, który będzie potwierdzał związek prawny między dzieckiem a sponsorem, czyli w większości przypadków akt urodzenia, a jeśli dziecko samo decyduje się udowodnić swój pobyt, to wtedy właśnie list ze szkoły czy z przychodni. I kiedy lepiej szukać pomocy prawnej? Więc oczywiście to, co my tutaj podajemy, jest dość ogólnikowe i niektórzy mają bardziej skomplikowane sytuacje i wtedy warto jest dowiadywać się, jak to wygląda w danej sytuacji. Więc jeśli ktoś ma długie okresy przebywania poza granicą, jeśli ktoś miał problemy z prawem, jeśli ktoś nie ma dowodu tożsamości, paszportu lub innych dokumentów, które potwierdzałyby tutaj,
Tak jak widzicie na slajdach, zresztą dziecko nie ma ważnego paszportu, jest bezdomne, zdecydowanie warto zasięgać dalszej pomocy. I po złożeniu aplikacji... A, to ty już, Agnieszka? Nie, kontynuuję, ja wezmę następną. Okej, przepraszam. Po złożeniu aplikacji Home Office obiecuje, że udzieli odpowiedzi w przeciągu 5 dni do miesiąca. Natomiast teraz widzimy, że jest bardzo dużo aplikacji składanych, które mają czas oczekiwania znacznie dłuższy i to nie jest nic jakby do przejmowania się, ponieważ dużo osób teraz czeka parę miesięcy na odpowiedź. I co powinno się wydarzyć po złożeniu aplikacji? Powinno się dostać list potwierdzający przyjęcie aplikacji, w którym będzie właśnie wymieniony numer tej aplikacji, 16-cyfrowy numer. I Home Office będzie się kontaktować mailowo, jeśli będzie potrzeba, będzie potrzebowało więcej dokumentów lub coś będzie nie do końca dobrze złożone w tej aplikacji. Natomiast jeśli wszystko jest dobrze, to po otrzymaniu pierwszego maila powinniśmy otrzymać drugiego maila z przyznaną już decyzją, w której będzie też wyjaśnione, jak możemy sprawdzić swój status. Ważne jest to, żeby pamiętać, że status osiedlonego jest statusem elektronicznym, co oznacza, że nie dostaniemy żadnego dokumentu, czy żadnej karty, czy coś takiego. Status można sprawdzić tylko w internecie za pomocą swojego dowodu tożsamości, który jest połączony z aplikacją, datą urodzenia i kodami bezpieczeństwa, które będą wysyłane na maila, którego podaliśmy w aplikacji lub numer telefonu. I to tyle ode mnie. Dziękuję Ewo, ja nazywam się Agnieszka i będę kontynuować troszeczkę o statusie, jak go udowodnić. Tak jak Ewa powiedziała, status jest wyłącznie w formie elektronicznej i to jest bardzo ważna informacja, ponieważ często Państwo są bombardowani informacjami z różnych forów, że można po prostu wydrukować e-mail i okazać to i to jest dowód, że otrzymaliście status. To jest błędna informacja, należy się zalogować na stronę. I to jest tylko i wyłącznie jedyny sposób. Dlaczego to jest bardzo ważne? Ponieważ jak na razie nikt tego statusu od nas nie wymaga i nikt o niego nie prosi. Natomiast ta sytuacja ulegnie zmianie w przyszłym roku, czyli w momencie, kiedy Państwo będą chcieli wynająć mieszkanie lub podjąć nową pracę, pracodawca będzie pytał, czy Państwo mają odpowiednie dokumenty. Jak taki dokument okazać? Mogą Państwo podzielić się informacją elektronicznie z właścicielem mieszkania czy z nowym pracodawcą. Tak jak Ewa wspomniała, należy się zalogować za pomocą paszportu lub dowodu osobistego, w zależności od tego, jak Państwo składali podanie. I będzie można takie zezwolenie online dać pracodawcy. Bardzo ważną rzeczą jest to, iż muszą Państwo dane osobowe, które są zawarte w statusie, update'ować, czyli jeśli po złożeniu aplikacji, po otrzymaniu statusu Państwo zmienili paszport lub też miejsce zamieszkania, trzeba się zalogować i trzeba podać nowy numer paszportu i nowy adres. Prosimy o następny slajd. Dziękuję. Bardzo często też jesteśmy pytani o rodzinę, co będzie z naszą rodziną mieszkającą w Polsce. Od 1 stycznia 2021 roku najbliższa rodzina, czyli małżonek, małżonka, partner lub partnerka, rodzice, dziadkowie, a także wnuczki i prawnuczki są uważani za naszą najbliższą rodzinę. Do 30 czerwca 2021 roku najbliższa rodzina będzie automatycznie uznawana przez Home Office jako zależna od nas. Co to oznacza? To oznacza, że nie muszą oni udowadniać swojej zależności od sponsora, czyli od osoby, która już posiada status. Niestety ta sytuacja ulegnie zmianie w drugiej połowie 2021 roku, kiedy będzie wymagane wykazanie takiej zależności finansowej ze względu na stan zdrowia przy aplikacjach dla rodziców i dziadków, a także dzieci i wnuków powyżej 21 roku. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że w przypadku, kiedy będzie wymagane wykazanie takiej zależności finansowej,
może to być sprawa dość skomplikowana. Jako przykład mogę podać, będzie na pewno łatwo okazać, jeśli taka osoba w Polsce mieszka, czy to są rodzice, czy to jest dziecko i nie pracuje, więc państwo przesyłając pieniądze są jedyną osobą, która taką osobę utrzymuje, więc na pewno będzie bardzo łatwo wykazać, że jest to osoba zależna finansowo od państwa. Natomiast jeśli taka osoba posiada już pracę w Polsce i to jest tylko dodatkowa pomoc, to się może troszeczkę skomplikować. Kilka pytań, na których już po części udzieliliśmy odpowiedzi w naszej prezentacji, ale ja tak jeszcze szybciutko podsumuję i będzie później czas na pytania dla państwa. Czyli czy dzieci muszą posiadać status i jak najbardziej rodzice czy prawny opiekun musi złożyć podanie o status. Także dla dzieci, które są urodzone w Wielkiej Brytanii, ale posiadają tylko i wyłącznie obywatelstwo polskie. Tak jak wam mówiłam, można to połączyć lub można to zrobić osobno. Ja myślę, że tylko skupię się na tym ostatnim pytaniu, bo Gosia już po części odpowiedziała, jak długo państwo mogą przebywać poza Wielką Brytanią. Taki przykład, mieszkałem, pracowałem w Wielkiej Brytanii od 2007 roku do 2017 roku, kiedy to wyjechałem do RPA. Obecnie chcę wrócić do Wielkiej Brytanii. Czy tak długi pobyt poza granicami wpłynie na moje prawo do pozostania? Jeśli ta nieobecność państwa nie przekracza więcej niż 5 lat i wcześniej przebywali państwo przynajmniej 5 lat, jak najbardziej mogą państwo status otrzymać. Proszę o następny slajd. Także chciałam przypomnieć, że mogą państwo się z nami skontaktować w różny sposób, bądź na Facebooku mamy swoją stronę Settled Polish Forum, lub też odpowiadamy, mamy telefon, pod którym mamy naszego wolontariusza, który mówi w języku polskim. A teraz będzie część na pytania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za prezentację. Nie wiem, Paweł, są jakieś pytania?